No dobra, zaraz nagramy kolejnego sprzęta. Tylko sobie tu wyjadę, żeby stanąć w miejscu lepszym do nagrywania. W takim siedzę po raz pierwszy. Muszę wam powiedzieć, hamujny guz, Matko Boska! Kiedyś gdzieś w coś wycedzę, będą jaja. Gasimy. Gasimy sprzęta. Chyba teraz mam na park. Tak mi się bynajmniej wydaje. Dobra. Witam was ponownie. Wysiadam z tej bryczki. Pierwszy raz w takim siedziałem. I muszę wam powiedzieć, siedzi się zaskakująco wygodnie. Łapy, komentarze, mile widziane, reklam nie przewijamy. Przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady. Proszę bardzo. Z czym dzisiaj mamy do czynienia? Talizman. Renówka Talizman, owiany złą sławą. Tak wygląda kluczyk do tego sprzęta. Tu jest drugi zapasowy w pokrowcu. Już bryczka zdążyła się tutaj mi pozamykać. Chyba nie chce być, słuchajcie, nagrywana. Pierwszy raz dostałem kluczyki od Talizmana. Nygu, znowu rymujesz. Bo ja nawet nie czuję, jak mi się rymuje. No, oponki już praktycznie na ograniczniku, można powiedzieć. Tarcze w porządku, tam minimalny rancik. Oponka Continental. Fajny, ciekawy, już się pierdzieliłeś jak mały Kazio. Kolor ciekawy, ładny, brąz metalik. For Control. Czyli tylna oś, słuchajcie, skrętna. Z tyłu oponka też Continental, tarcze. Tarcze z tyłu jeszcze mogą być. Tutaj oponka tak jakby ma więcej bieżnika niż z przodu. No, przedni napęd. Więc siłą rzeczy z przodu zużywają się mocniej. Co to jest? Jakiś goryl tutaj czy nie? Pies to jest. Zobaczcie, naklejka. Musiałem się przyjrzeć. Znaczek. Wiadomo, z czym się kojarzy. Ale trzeba przyznać. Autohaus Lingenauer. Trzeba przyznać, że bryczka prezentuje się ładnie. Talizman brzydki, słuchajcie, nie jest. Linia okien fajnie tak poprowadzona, jak na kombi. Naprawdę zgrabny samochód. Przednia szyba, jakieś uszkodzenia? Nie widzę. Nie wiem, czemu tutaj taki jest, jakby zaciek, co to się... A może tak ma być, słuchajcie. No, bryczka naprawdę bogato wyposażona. Już wam kiedyś wspominałem, że osobiście ten przód kojarzy mi się z Volkswagenem Arteonem, jakby tutaj VW wkomponował. No troszkę te lampy, ten przód taki VW Arteon. Fajne ma te przetłoczenia też na masce. Dodają mu troszeczkę finezji, agresji. Zobaczcie, jak jest poprowadzony tu błotnik, tak fajnie podcięty. No jest sporo takich, powiem wam, ciekawych detali i szczegółów na tym samochodzie. Do tego te progi, tutaj podcięcie pod drzwiami. No jest fajny nawet, muszę wam powiedzieć. No i te przednie błotniki wydają się takie troszkę wystające, spompowane w porównaniu do tyłu.
No a tył kombi jak to kombi. Gra i trąbi zespół kombi. Dobra, otwórzmy. Może bagażnik spróbujmy. Z pilota. I co? A, trzeba przytrzymać. No, w tym sprzęcie sporo jest wyposażenia elektroniki. A jak wiecie, ja się lubuję w starszych bryczkach, także przy nowych samochodach muszę czasami pokombinować, żeby dojść do tego, o co chodzi. Składanie kanapy, tego nie będziemy robić. Kluczyk do kieszeni. Co tu mamy? Tu jest jakieś coś. Opa, no jest tutaj jeszcze sporo miejsca. Zestaw naprawczy. Można coś tutaj schować, lampeczki są, tutaj jakieś głośniki nawet dali. Powiem wam, system audio gra tutaj naprawdę nieźle, ponieważ kiedy wsiadłem, radio było podgłoszone. No to daje to czadu, daje to czadu, nagłośnienie jest spoko, nie wiem czy jest tu Bose, czy jest tu gdzieś jakiś... A, to jest przycisk, ale zobaczcie, bez oznaczenia jakiegokolwiek. Pyk, domkło. Ha, jaka ta wycieraczka taka maluśka, słuchajcie. Szyba. No, do tyłu widoczność. Powiem wam, taka sobie. Ale sama linia. Zobaczcie to podcięcie tutaj na dachu. No, finezyjnie to wygląda, muszę wam powiedzieć. Póki co, wizualnie, w środku. Teraz mi się pozamykał Gargamel. Otwórz to. Co tu się... Co tu mi się... Otwórz teraz. Coś zrobiłem znowu nie tak. Coś namieszałem. Te karty, hands free, szmery, bajery. Ach, dobra. Tu zostawmy. Miętko, słuchajcie. Tu oprzycie a la skóra, przeszycia, podłokietnik średnio miętki. No tutaj dół już jest plastikowy. Nie widzę tutaj oznaczenia Bose na głośnikach. Listwa talizman. Półskóra. Fajny jest ten materiał. Taki coś, słuchajcie, a la Strux. Fotele też a la kubełkowe. Widzę, jest tutaj jakaś regulacja, tylko nie wiem za bardzo, nie widzę, żeby coś się działo. Może musi być silnik odpalony. Tutaj mamy otwieranie bagażnika. Deska też ma takie przeszycia. Zobaczcie, tu jest miętko, tu jest jeszcze miętko, a dół już jest twardy. Dobra, zobaczmy sobie z tyłu. Fotel mam ustawiony teraz pod siebie. Są roletki. No powiem wam, zrobili to dosyć ładnie w tej renówce. Trzeba to przyznać. Fajne materiały. Opa, ciemno tutaj. A tu co jest? No tu można jeszcze coś, słuchajcie, schować. Co tu mamy? Wejścia 12, nawiewy, siateczki. Trochę ciemno tutaj z tyłu. Jasna podsufitówka, no i tutaj ta linia dachu opada tak. Te słupki są przepotężne, muszę wam powiedzieć. No, sami widzieliście od środka, jak to wygląda. W sumie Nygus niepotrzebnie pozamykałeś. Będzie ciemno jak w ciemnej D. Zapowiadają deszcz. Mam nadzieję, że nie zacznie padać. Dzisiaj przyjechałem specjalnie, żeby nagrać kilka osobnych bryczek, osobnych filmików. No zużycia, powiem wam, za bardzo tutaj na tym sprzęcie nigdzie nie widać. No i tutaj wstawki takie, dekorki dosyć ładne. No powiem wam, renóweczka robi dobre wrażenie. I zobaczcie tutaj to podświetlenie pod deską. Jestem ciekaw, czy na drzwiach też gdzieś tutaj takie coś jest, czy nie ma. Te klameczki ładne, zgrabne,
for control. Aha, tutaj gałęziusz też jest podświetlany w tym kolorze. Tutaj też idzie ta listwa, zobaczcie, przy kierownicy. Tu po długości. No, nie wiedziałem. Jest jakaś książka, podświetlenie, fajnie wyścielony schowek. No i dotąd, tak jak mówiłem, jest miętko. No, powiem wam, fajnie. Jest fajnie. Zobaczę jeszcze z tamtej strony, czy jest też podświetlenie. W nocy może dawać to fajny efekt, muszę wam powiedzieć. No, w Astrze też coś takiego jest, ale tutaj też, jak widzicie, jest ten paseczek. No dobra, zasiądę do środka. Zobaczymy, co wam tutaj powiem. Powiem wam, siedzi się naprawdę zaskakująco wygodne są te fotele. I dobrze, że nie są całe skórzane, bo ten materiał, tak jak mówiłem, jest taki ciepły, fajny, gruby jak sztruks. Przyjemnie się siedzi, nie ślizga się człowiek w tych fotelach. Fajne trzymanie na boki. Elektroniczne, ręczne oczywiście. Tutaj mamy do sterowania całych mediów wyposażenia. Tu jest multum. Dużo wymieniać, wygumowane. No i skrzynia automatyczna EDC. Jak wiecie, ja za automatem nie przepadam, no ale tutaj akurat taka bryczka się trafiła. Wielu z was lubi automaty. Ostatnio w ogóle automaty stały się bardzo modne. No i w ogóle producenci zapowiadają, że teraz będą produkować same automaty. No, co mnie wcale nie cieszy. SD, USB 12V. A tu co mamy? A, tu mamy taki sprytny schowek na guziczek, zobaczcie. Ekran dotykowy, podgłaśnianie, ściszanie, szmery, bajery, to wszystko, słuchajcie, jest tutaj dotykowe. Ja bym wolał mieć jakąś gałeczkę, słuchajcie. Chociaż tutaj przy kierownicy też da się to robić. Na szczęście, ponieważ w trakcie jazdy gdzieś dubać. O, zobaczcie, masaż. Nawet masaż tutaj jest. Ja pierniczę. Ale kosmos. Także nie wiem, czy tylko kierowca ma masaż, czy tutaj obok pasażer również, bo jakbyś wziął jakąś fajną dziunię, włączysz jej grzanie pośladków, zanim dojedziecie do ciebie na chatę ze spaceru nad zalewem wieczorem, zimą, troszeczkę brzoskwinka jej tam zmarznie, poślady jej rozgrzejesz, po drodze włączysz masaż, ją już zaczniesz tam troszkę masować, no to już będzie całkiem przygotowana. 75984 przejechane. Silnik diesel. Diesel. Zobaczmy, jak wygląda to pod maską. Co oni tutaj nakombinowali? Tutaj widzę złącze. Można się podpiąć, można sobie sprawdzić. Przebieg, no naprawdę niewielki, dlatego bryczka wygląda jak nowa. Rocznik 17, 75 przejechane, 1,6 diesel, opłacony, 160 koni. Gdzie to ma otwieranie? Tutaj to nie, bo to chyba jest tak bez głupich skojarzeń. Dobra, Nygus, poszukaj tutaj otwierania od tego sprzęta. Gdzieś tu musi coś, słuchajcie, być. Tylko gdzie? Coś tu widzę, tu jest jakiś zatrzask. Aha, tu coś jest chyba. Po paluszku, Nygusie. O, maska na amorkach. Niewielkie te amorki, jak widzicie. Takie małe bicepsiki, ale maska jest bardzo lekka. Dojście do żarówek, no tutaj nie jest źle. Z tej strony, słuchajcie, też nawet nie jest źle, pomimo że to wszystko
Jak widzicie, jest tutaj mocno zabudowane. Silnik widać niemyty. Żaden wariat się tutaj do poszycia jeszcze nie zdążył dobrać. No ale żaróweczki można wymienić, żeby tu coś więcej, słuchajcie, zobaczyć. Co tutaj mamy? Olej 21 był wymieniany. Coś tutaj mamy jeszcze. No, 22 przy przebiegu 71, ale to był jakiś płyn chłodniczy, bo widzę chyba do minus 30 stopni, a tutaj wymiana była płynu hamulcowego. No dobrze, jak to wygląda? No wygląda na suchy, jest mocno zabudowany. Jak będzie trzeba coś tutaj przy silniku zrobić, no to troszkę mechanik będzie musiał tutaj podłubać, kilka rzeczy zdemontować. No powiem wam, lista wyposażenia jest przedługa. Spróbujemy go odpalić. Nie wiem, kiedy ostatnio był, słuchajcie, odpalany, ale wziąłem kluczyki z biura, mówię, dawaj kluczyki od tego sprzęta. Odpalił na strzała, pomimo że to klekot. Także chyba wszystko z nim w porządku. No i tak jak mówiłem, do tyłu widoczność kiepsiutka, ale pewnie jest kamerka. Zobaczmy regulację kierownicy, w jakim jest. Co tu się? Góra, dół. A przód, tył w ogóle nie ma? No dziwne, powiem wam. Fajna kierownica, podcięta. Ale pomimo wszystko, tak jak teraz sobie siedzę, noga mi się nie styka i mogę sobie rękę odłożyć, ale dziwi mnie, że tylko góra, dół, nie ma tutaj, słuchajcie, regulacji, żeby wyciągnąć i do siebie przyciągnąć kierownicę. O co tutaj chodzi? No dobra, wciskamy. Teraz nie wiem, na jakim biegu mam. Chyba mam na park. Tak mi się wydaje, hamulec mam. Test systemów, pyk. Tak, mam na park. Całe szczęście, bo bym tutaj wycedził w płot. Tutaj mamy sterowanie chyba tempomatem, z tego co zauważyłem, w dziwnym miejscu. Podłokietnik, tacka. Podłokietnik dosyć miętki. Ta wstawka jest twarda, ale popuszczę, nic się nie dzieje. Dodamy. Fajnie, aksamitnie pracuje ten silnik. No jest nawigacja, jest tutaj praktycznie. Teraz mamy wsteczny. Jak widać, jest kamera. Także no bryczka naprawdę jest wyposażona. Nie chcę tutaj tego wszystkiego, słuchajcie, sprawdzać, tym wszystkim się bawić, ponieważ tutaj naprawdę jest co robić w tym samochodzie. Fajnie wyglądają zegary. Ile ten sprzęcior, słuchajcie, ma kosztować? Zdejmę tutaj kartkę. Postaram się tak, żeby jej... No już ją uszkodziłem, a miałem nie uszkodzić. Cena 62 900, rok 17, 75 przebiegu. Urwałem tutaj mocowanie od kartki. Ja pierniczę. Zawsze musi coś pójść nie tak na moich filmikach. Listy wyposażenia tutaj nie napisali, ale jest tego naprawdę tutaj, no chyba nikomu nic tutaj nie zabraknie. Fajnie się trzyma kierownicę. Nie wiem, czy jest podgrzewana. Tutaj też jest sterowanie. Zobaczmy sobie, jak ten silniczek pracuje. Naprawdę fajna praca silnika, taka gładka, aksamitna. Naprawdę mi się w renówkach praca silnika mi się
bardzo, ale to bardzo podoba. Z jednego tutaj się dymi. To są fejki zapewne. No dobra, silnik zimny diesla. Pisaliście w komentarzach. Nygus diesla zimnego się nie gazuje, więc nie będę gazował. Zobaczcie, ładnie też te lampy wyglądają, kiedy auto jest odpalone. Fajne aluski. No co, może olej wymienić, oponka może do wymiany z przodu, przynajmniej na przedniej osi. LEDy. No powiem wam, fajne auto, nie ma biedy. Takie króciutkie nagranie, panowie i panie. Jeżeli kogoś bryczka zainteresuje, kontakt, nazwę autohandlu znajdziesz pod filmikiem. Muszę zobaczyć z tamtej strony, czy jest identycznie. Nygus, kluczyki weź, bo jak coś się tu popierdzieli, muszę naprawić jeszcze kartkę teraz. Jest identycznie. Myślałem, że może coś tutaj wystaje. No dobra, panowie i panie, piszcie w komentarzach. Kontakt znajdziecie w razie zainteresowania pod filmikiem. Stosunkowo młody, dobrze wyposażony, z niewielkim przebiegiem. Pozdro.